Bożeństwa, czyli zapraszam brata Mateusza do kazania. Dawno nie mieliśmy dziejów i właściwie chyba się z nimi żegnamy powoli. Co zrobić? Jak pan Bóg pozwoli, to się pożegnamy z nimi dzisiaj, po trzech latach. Ale zanim się pożegnamy, to tutaj troszkę nie Paweł wywołał do pozdrowień. Nie było mnie ponad miesiąc miesiąc i tydzień. Także byłem, w, słuchajcie, w pięciu różnych zborach, więc tak, przywożę pozdrowienia z zborów w Kenii z Nairobi. Przywożę pozdrowienia ze zboru w Gejcie, w którym byłem chyba po raz pierwszy, w zborze w Młandzie. O zborze w Młandzie za chwilę opowiem jeszcze. To taki zbór, gdzie pastor dostał kurę żywą w ramach takiego podziękowania za ślub. Taka jest tradycja u nich, tak, że tą żywą kurę mu tam dali do, w trakcie nabożeństwa. Taka normalna rzecz zupełnie. Byłem, gdzie jeszcze byłem? Byłem ostatnio w Dar es Salaam, ostatnią niedzielę. Byłem w hotelu, to była jedyna niedziela, gdzie nie głosiłem. Poszedłem do zboru takiego pobliskiego i jak szedłem, to się bałem, bo po prostu ob ob obmadlali krzesła. Jak obmadlali krzesła, to tak z takim dosyć mocnym, mocną agresją, żeby tam czasem żaden demon nie siedział na tym krześle. Dosyć to było dziwne, ale nie przestraszyłem się. Stwierdziłem, że no, taka, taki obyczaj, taka kultura, tak widać, nie wiem, są przekonani do tego. Yy, także w różnych dziwnych miejscach byłem, może tak to powiem. Natomiast powiem wam jedną rzecz: byłem właśnie w zboże w Mądzie yy, u naszego studenta, yy, który jest pastorem. No, tam jest koło 800 członków w tym zboże. Takiego mamy studenta, w, yy, właśnie jednego z. I, i, y, ale powiem wam, że przyszedłem. A w ogóle nabożeństwa, słuchajcie, tam to są za, takie najbardziej liberalne zbory, to zaczynają w okolicach 10. To jest już, to już jest tak maksimum późno, jak się da. Normalne nabożeństwa są o 7 rano. 7 rano. Y, 8 to jest taka, wiecie, to tak jak u nas jakaś dziesiąta, coś takiego. Nie, tak. nie na dziesiątą, nie na 11 gdzieś po środku to ósma. Ile nabożeństwa trwają? No, trzy godziny to jest minimum. Ja myślałem, że ukraińskie zbory to są takie, wiecie, to są takie, yy, no już takie, że. Tamte trzy godziny przeświecić, to taka, no dwie godziny, dwie i pół do trzech, to taka norma, prawda? Natomiast yy, w, jak byłem yy, właśnie w młanzie, to byłem, słuchajcie, ponad pięć godzin na nabożeństwie. Także zaczęliśmy o dziewiątej i ja już tak koło po drugiej zacząłem wątpić, jak to tam. A generalnie okazało się, że do trzeciej wszystko się skończyło, także, także spoko. Jest ja teraz tak, ale wam powiem, co się dzieje. Na przykład przychodzi, załóżmy, pastor, była wieczerza. No wieczerze, jak pastor przychodzi, to następnie mówi zespół, zespół po prostu przylatuje. Zespół tam to jest tak 20-30 osób i ma trzy zespoły w zboże. No, no, główny, główny chór tam to było 100 osób. A chóry są trzy, nie licząc dzieci, bo to dzieci nikt nie liczy, ale jest. Chór dzieci też wychodzą, mają swoją ta 30, 40. Dzieci jest 80 do 120, mniej więcej w takim zboże, taka, taka norma. Więc, ale chór dzieci sobie tam na początku, a w ogóle na początku, jak, jak się przychodzi. No to generalnie pierwsze pół godziny to jest takie na, na przejście, po prostu. Żeby ludzie, i tam właśnie dzieci śpiewają, wiecie, tam się za dużo nie dzieje, ale coś się dzieje, i ludzie sobie tak powoli schodzą te pół godziny pierwsze. I potem już zaczyna ten pierwszy, taki poważniejszy chór młodzieżowy śpiewać. No już, no bo już coś się dzieje. Potem jest ten drugi chór, który aspiruje do bycia pierwszym chórem. No a na, na końcu śpiewa, wiadomo, główny chór. A oprócz tego jeszcze jest, jest zespół wielbieniowy, który śpiewa pieśni uwielbieniowe, żeby nie było więc jest zespół ale jak już przykład właśnie mówię, ten pastor już zaczyna tą wieczerzę pańską no to przecież nie zacznie bez pieśni może zacząć bez pieśni? nie może zacząć, bardzo słusznie Szymon twierdzi no nie może zacząć bez pieśni, więc woła chór chór się zbiera co mu tam zagra w duszy, mówi oni wiedzą, śpiewają pieśń, ale tak mu się serce jakoś rozanieliło po tej pierwszej pieśni, że co? Przydałaby się druga. I mówi: no i teraz druga. I druga. I zbór śpiewa drugą pieśń. Nie ma żadnego problemu. Kończy. I potem wieczerza. Siada do wieczerzy, przystępuje, woła braci. No to bracia, zaśpiewajmy przed wieczerzą. Kolejna pieśń. Trzecia śpieć przed wieczerzą. Zaczynamy wieczerzę. Trzy pieśni minęły. Nie ma żadnego problemu. Zbór śpiewa. Zbór śpiewa. Potem jest wieczerza. W trakcie wieczerzy coś tam, coś tam. Potem jest modlitwa. Po modlitwie co jest? Do pieśń na zakończenie wieczerzy. I wieczerza trwa 40 minut. I to taka szybka wieczerza. Słuchajcie, yy, jak na przykład ofiary wyglądają. Jest najpierw ofiara taka ogólna, że wszyscy przychodzą i składają ofiarę. Co się potem dzieje? Potem dziesięciny idą. Ludzie, którzy składają dziesięciny, mają takie specjalne książeczki. W tych książeczkach zapisują dziesięciny swoje. Kładzie się te dziesięciny na ofiarę tutaj, na, na, na ołtarz. Jest specjalna modlitwa, jest specjalna modlitwa pastora nad każdym, żeby było, że rozpoznaje cenność dziesięcin. Potem jest ofiara dobrowolna. Trzecia do ofiara dobrowolna. Do, do ofiary dobrowolnej już idą ci, którzy, którzy chcą. Nie muszą wszyscy, bo do pierwszej wszyscy poszli. Potem dziesięciny. Szacunek. Potem ofiara dobrowolna. A po ofiarze dobrowolnej są ofiary. Specjalne, celowe, na różne sytuacje praktyczne. Wydarzyło się, na przykład pastor przyjechał z jakiegoś tam zboru, trzeba mu pomóc. No to, no, to, no, to, no to jest ofiara na pastora. Dowiedzieliśmy, że jakaś tam siostra choruje, no to co robimy? Ofiarę na siostrę, która choruje. I te dwie, trzy ofiary jeszcze celowe mogą być. Znowu, godzina mija. Tak o, po prostu. Były ofiary? Były. Złożyliśmy ofiary swoje Bogu? Złożyliśmy. No, i usługi chórów, trzy, każda przynajmniej po dwie, trzy pieśni. Świadectwo było. Była na przykład taka: dwie siostry przyszły, to się rzadko zdarza, które były muzułmankami. Bardzo ciekawa historia. Jednej mąż przeszła na islam dla męża, mąż zmarł w dniu ślubu. Druga yy, została chrześcijanką, bo zaczęła chodzić do tego zboru. Pięć lat chodziła i stwierdziła w końcu, że zostawia ten islam. Jak zostawiła ten islam, to ją rodzina wydziedziczyła. Wszystko. Żon, mąż ją zostawił, bo nie chce takiej żony, co jest chrześcijanką. Z dzieciakami tam przyszła. Wiecie, i takie dwa i takie świadectwa. Co robi pastor? Zaczyna od pieśni. Zaczyna od pieśni. Zbiera wszystkich swoich starszych. Modlą się nad jedną pieśń, modlą się nad drugą pieśń. To wszystko 40 minut trwa. No i teraz pytanie, warto czy nie warto? To takie Wam pytanie zostawiam. Zastanówcie się, czy warto czy nie warto? Pięć godzin bitych. Trzy to minimum. To takie, wiecie, czy trzy, trzy to jest taki, taki, to jest trzy to takie, takie no minimum maksymalne. No Po prostu tam zbili na maksa, jak się da, to, to, naboże, to, to nabożeństwo. No. Jeszcze chóru jednego nie było, to trzy godziny wyszło. Dlatego, warto czy nie warto? Dużo fajnych, ciekawych rzeczy, więcej dzisiaj nie będę opowiadał. Generalnie wygląda na to, że w trzech miejscach, a może w czterech, nam roz będziemy rozpoczynać kolejny rok. Zaprosił mnie jeden biskup z Kenii, charyzmatyczny. Mówi: Bardzo prosimy, pomóż nam. No to będę pomagał. No, no co mam nie pomagać? W trzech różnych miejscach chcą otworzyć te nasze kolejne klasy. No bo oni, jeden biskup mówi, ja to bym chciał u siebie. Drugi mówi, ja też bym chciał u siebie. Bo es Salam, baptyści mówią, my też byśmy chcieli. Do tego zaprosił mnie prezydent Baptystów z Ugandy mówi, jakbyś mi pomógł założyć szkołę w Ugandzie. Bo my nie mamy. No i co, no i co? No, no trzeba pomóc. Co prawda, jeszcze nie wiemy kiedy. Ale powiem Wam tak. Y Zachęcam Was kiedyś pojed pojedźcie sobie kiedyś ze mną. Naprawdę. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy się nauczycie i o kościele, i o sobie. Nie mówię o tym, że egzorcyzmy widziałem. Powiem Wam, że to przerażające jest, jak się ludzie wiją w zboże. Ale się wiją i, i są uwalniani. A chłop, który to prowadził, nawet nie wstał, tylko tam drze się na te demony. To powiem Wam, to in dobra, inny temat. W każdym razie. Yy... Chciałem was zostawić z pytaniem, czy warto. Czasami nam się na te półtorej godziny nie chce pójść do zboru. Czy warto na trzy godziny? Czy warto na pięć? I też to, to, nie, to nie są, wiecie, to nie są jakieś rzeczy takie... No może dla mnie są ciekawe, dla nich są normalne. Ale czy warto? To, to, to już was z tym pytaniem zostawię. Yy... Dobra, słuchajcie, dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie, bo chcemy dzisiaj te dzieje apostolskie zakończyć. 28 rozdział będę czytał od 11 wersetu do 31 wersetu. Czyli końcówka dziejów apostolskich. Możecie się pomodlić o nas, bo będziemy dzisiaj z bratem Pawłem i Ksawerem zastanawiać się co dalej. Także módlcie się, a jak macie jakąś taką, nie wiem, propozycję, co, co byście chcieli, jaką księgę byście chcieli, żebyśmy rozpoczęli i ciągnęli przez najbliższe trzy lata w porywach do czterech, bo tak to mniej więcej u nas w zborze wygląda, no chyba, że będzie krótsza jakaś księga, to może nam się w ciągu roku uda gdzieś tam yy, przerobić, to, to dajcie znać, dobra? Bo będziemy musieli podjąć decyzję dzisiaj po nabożeństwie. Co robimy od następnej niedzieli? Dzieje apostolskie, 28 rozdział od 11 wersetu. A po trzech miesiącach ruszyliśmy w drogę na aleksandryjskim statku, który przezimował na wyspie, a nosił godło bliźniąt. A przypłynąwszy do Syrakus, pozostaliśmy tam trzy dni. Stąd, płynąc wzdłuż wybrzeża, dotarliśmy do Regium. A gdy po upływie jednego dnia powiał wiatr południowy, przybyliśmy następnego dnia do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich 7 dni i tak doszliśmy do Rzymu. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do forum API i do tres taberne, czyli trzech karczm. Tak od razu mówię. Tak fajnie brzmi, ale po prostu przykarczmy się nazywa ta, 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 to miejsce. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Po upływie trzech dni zwołał on przywódców Żydów, a gdy się zeszli, powiedział do nich: Mężowie, bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian, którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, co, za co należałoby karać śmiercią. Lecz gdy się temu sprzeciwili Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. A oni rzekli do niego: Nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by o tobie coś złego doniósł lub powiedział. Ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze licznie, a on im wyłuszczał sprawy od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o prawo mojżeszowe oraz proroków. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. – Dobrzeż Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc Idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem bo tym piało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swoje przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się. A ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też Słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc ze sobą zacięty spór. I pozostał przez całe dwa lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Przyjmował, przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o panu Jezusie Chrystusie śmiało i bez przeszkód. Jak się kończą dzieje apostolskie? Jakie przesłanie nam ma pozostać po przeczytaniu tej całej księgi? Co powinniśmy z nią zrobić? Czy mamy jakieś wskazówki w tym ostatnim fragmencie Dziejów Apostolskich? Co mamy zrobić? Przeczytaliśmy i co dalej? I co? I mamy powiedzieć: O, przeczytałem, ale fajnie, super, przeczytałem, albo przeczytałam. I to wszystko? Czy coś jeszcze powinno nam pozostać? Trochę te dzieje apostolskie wyglądają jak takie urwane, niedokończone. Nie ma żadnego błogosławieństwa, nie ma jakiegoś. Zwróćcie uwagę, czego nie ma przede wszystkim. Paweł nie stanął przed cesarzem. Nic przynajmniej o tym nie wiemy. tak? Strasznie gdzieś tam odwołał się do tego cesarza. Liczymy na to, no i co ten cesarz zrobi i co? No i nie wiemy, bo nie ma w ogóle o cesarzu. W ogóle nic nie ma. No to jak? Takie mówię, taka trochę, takie, takie można powiedzieć, zawieszony koniec, takie nie, niedokończone dzieło. Dlaczego tak jest? Czy to jest celowe? Czy to wynika z tego, że po prostu się znudziło Łukaszowi pisać? No z czego to wynika, że to tak jest zakończone? Co mamy robić w takich niedokończonych sytuacjach w naszym życiu? A myślę, że jest sporo takich niedokończonych sytuacji. Często tak bywa w naszym życiu, że coś się jeszcze nie domyka. No i co? I co mamy robić? Jak mamy żyć? Jak mamy działać? Jakie, jakie wnioski mamy wyciągać? Czy mamy doczekać i dopiero wtedy coś robić dalej? Czy może jest tak, że kiedy właśnie takie sytuacje się dzieją w naszym życiu, to coś mamy szczególnego ważnego robić, i może ten fragment nam o czymś takim mówi? Ja sobie takich osiem lekcji na koniec wypisałem, także mam nadzieję, że Wam pokażę. tych osiem takich myśli, które myślę, że powinny pozostać z nami na sam koniec dziejów apostolskich. I tak też to dzisiejsze kazanie zatytułowałem. Jakie jest przesłanie dziejów dla ciebie? I myślę, że takich siedem, siedem czy osiem, osiem lekcji mam. Ale generalnie można by je w taki sposób właśnie trochę podsumować, że trzeba głosić i trzeba iść dalej, że celowo te, te, te dzieje apostolskie są niedokończone. Celowo, bo one tak naprawdę jakby pokazują, że a dalszy ciąg, kochani, to wy już jesteście od tego żeby pociągnąć dalej. Dalszy ciąg tych dziejów apostolskich, to jesteśmy kto? My. To jesteśmy my, to jesteś ty, to jestem ja. I właśnie myślę, że dlatego te dzieje apostolskie w taki trochę dziwny sposób się kończą, bo jakby życie, historia, życie czy historia kościoła się pojawiają jako dopełnienie tego, co się dzieje właśnie w tym ostatnim rozdziale. Dziejów apostolskich. Przypomnę, od czego się zaczęło? Zaczęło się w pewnym sensie w Jerozolimie od samego Jezusa. Dzieje apostolskie. Pierwszy rozdział, kiedy Pan Jezus odchodził, powiedział im w ósmym wersecie, i będziecie mi świadkami. Będziecie mi świadkami. Zacznie się wszystko to tutaj, w Judei, potem się pojawi Samaria, a potem się pojawi, co? Krańce ziemi. Jesteśmy na krańcach ziemi z perspektywy. I no jakoś tam trochę może nie aż na krańcach, ale generalnie trochę dalej. Pytanie: gdzie te krańce dzisiaj wyznaczyć? Ale jak najbardziej mieścimy się, zwróćcie uwagę. Zaczęło się od pana Jezusa, my się jak najbardziej w tym mieścimy. W pewnym sensie zaczęło się od Ewangelii. bo wiemy, że dzieje apostolskie są drugą częścią dzieła Łukasza, które rozpoczęło się od służby pana Jezusa. I jakbyśmy zerknęli na sam początek Ewangelii Łukasza. To w pewnym sensie zaczęło się też i od Teofila, który się pojawia i w Ewangelii Łukasza na początku i pojawia się na początku dziejów apostolskich, chociaż krócej, ale też ważne, myślę sobie, żebyśmy sobie przypomnieli tą potrzebę, jaką ten Teofil miał. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty werset. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem dokładnie, i to też jest ciekawe, że Łukasz miał taką potrzebę. Myślę, że taką potrzebę, którą wielu z nas ma. Wszystko dokładnie przebatać. Nie dlatego, żeby zwątpić. Nie dlatego, żeby odrzucić. Nie dlatego, że nie wierzę, ale dlatego, że wierząc, chce rozumieć. Że wierząc, chce poznać. I Łukasz mówi: I Wiesz co? Ja to wszystko dokładnie przebadałem, teofilu. Naprawdę, dokładnie przebadałem. Ja myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe i bardzo dobre. Często gdzieś tam, nie wiem, są różne tradycje kościelne, niektórych się mówi, masz nie wiedzieć, masz tylko wierzyć. Nie, wiara prowadzi do zrozumienia. Oczywiście, że dalej trzeba wierzyć, bo zawsze wszystko można podważyć. Ale nie ma niczego, niczego złego w tym, że wiara szuka zrozumienia. On właśnie wszystko po, po kolei przebadał, aby to yy, opisać Teofilowi, po co czwarty werset? Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Teofil wierzy, Teofil przychodzi do kościoła. Nie wiemy, czy był przed chrztem, czy był po chrzcie, ale był ewidentnie człowiekiem to słowo dostojny oznacza to dostojnika, był człowiekiem na wysokiej pozycji, który chciał być chrześcijaninem, który wierzy, ale który miał taką potrzebę upewnić się o prawdziwości. I Łukasz mówi wiesz co, ja, 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 ja akurat byłem blisko ja byłem blisko tych wszystkich wydarzeń. Znam, znam Marię, znam apostołów, znam Pawła. Ja ci to wszystko opiszę. I opisał. I opisał. Zaczęło się od Ewangelii Łukasza, potem dzieje apostolskie. I te dzieje apostolskie doprowadzają, można powiedzieć, tą całą historię, aż do końca, aż do tego momentu. Można sobie trochę to tak wyobrazić, że siedzi ten Łukasz i pisze i mówi: Wiesz co, i tutaj zakończę, tu postawię tą kropkę, chociaż to nie jest kropka. To jest kropka, no bo, bo, tu, bo tu jestem. Ale zobacz, tak, tak to wygląda, tak to, tak to do dzisiaj zostało przez Boga doprowadzane. Teofilu, ja cieszę się, że, że, że mogę o tym napisać, a ty się wzmocni w swojej wierze. Popatrzcie, jakie to jest fajne i dobre, że my też możemy dzisiaj to czytać. Gdzieś Pan Bóg dał takiego Teofila i dał taką potrzebę w serce Łukasza i my dzisiaj nasza wiara również może być dzięki temu wzmocniona. Co w dziejach apostolskich poznaliśmy? Poznaliśmy początki kościoła w Jerozolimie, to co tak lubimy czytać, dzieje pięćdziesiątnica, zawsze na zielone świątki czy na pięćdziesiątnicę to sobie przypominamy, te wszystkie wspaniałe duchowe wydarzenia, które się rozpoczęły, pierwszy zbór, jak oni wszystko mieli wspólne, jak mieli się dobrze, na początku, dopóki bieda im nie zajrzała w oczy, pierwsze prześladowania i odwaga apostołów, trzeci, czwarty rozdział. Gdzie wszystko wygląda ciągle tak pięknie, ciągle tak zachwycająco, nic złego się nie dzieje. Oni do Sanhedrynu idą, nie boją się, zwiastują, ludzie się nawracają. No, Umarni nie są wskrzeszani może, ale, ale prawie. Bo generalnie ślepi od urodzenia zyskują wzrok. Wszystko tak wspaniale pięknie wygląda. A potem, a potem pojawiają się pierwsze problemy Ananiasz i Safira plus usługiwanie wdowom. Okaza okazuje się, że ten, to życie kościelne jest takie zwykłe, że trzeba ustanowić jakichś diakonów, żeby nikt nie był gdzieś tam pomijany, żeby wszyscy czuli się dobrze u siebie, takie zwykłe codzienne rzeczy, które nam towarzyszą, spotkania członkowskie, tak, różne jakieś tam komisje, które trzeba sprawdzić, jak to tam wygląda, finanse, niefinanse, Sprzątanie, lista sprzątania, lista taka, lista siaka, to wszystko popatrzcie, to wszystko się zaczyna. Wszystko już jest wtedy. I co dalej się dzieje? Dalej pierwszy męczennik Szczepan. Nagle się okazuje, że można umierać za wiarę. Nagle sobie apostołowie przypominają te wszystkie rzeczy, o których Pan Jezus mówił, że będziecie jak ja. Ojej, można umrzeć. I rozproszenie kościoła w ósmym rozdziale. Kościół jest rozproszony, jest prześladowany, ale widzimy z drugiej strony paradoks Królestwa Bożego, że jak kościół jest rozproszony, to co? To Bóg działa. To właśnie wtedy Bóg działa. Nie wtedy, kiedy jest super i bardzo dobrze, ale właśnie wtedy, kiedy uciekają, kiedy gdzieś muszą się kryć. I, i, i to, to jest przez Boga używane. Potem jest nawrócenie Saula, który właśnie asystował przy zabiciu Szczepana. Potem nawrócenie Korneliusza i Duch Święty wstępuje na Pogan. 10, 11 werset. Potem zbór w Antiochii poznajemy, który z pierwszym kościołem, który ma taką wizję pójścia dalej. Nie tylko do Żydów, ale również do Pogan. I pojawia się tam Barnaba i tam się pojawia Paweł i oni zaczynają to, co chyba najbardziej lubimy w dziejach apostolskich, albo przynajmniej ja lubię te wszystkie historie, jak oni zakładają te zbory, chodzą po tych, po tych, po tych miejscach, nawracają i dzieją się wszystkie fajne rzeczy od 30 do 20 rozdziału, potem tam Sobór jezoliński w międzyczasie w 15 rozdziale. No i w końcu dziwna podróż Pawła do Rzymu od 21 rozdziału aż do 28, gdzie ten Paweł głównie siedzi w więzieniu, ale składa świadectwo, składa świadectwo. I widzimy, że w tym wszystkim Boży Plan też się realizuje. I ta dziwna podróż Pawła do Rzymu kończy się właśnie w 28 rozdziale. Ksawery ostatnio głosił, przesłuchałem sobie, więc wiem gdzie jestem. I, yy, i właśnie było dobrze na tej Malcie, chociaż tam nie, nie wiemy, czy się ktoś nawrócił, czy się nie nawrócił. I co się dzieje dalej od tego jedenastego yy, wersetu? No, po pierwsze, Paweł dociera w końcu szczęśliwie do Rzymu. Od 11 do 16 wersetu. To jest jakby to pierwsza część. Druga część to Paweł idzie do Żydów najpierw, yy, a następnie do Pogan, od 17 wersetu do 29. I w końcu podsumowanie takie, że Paweł głosi 30-31 werset. Największa taka końcówka, naj, naj, na, taka można powiedzieć, naj, najbardziej ogólna, chociaż też dużo szczegółów się z tych dwóch wersetów dowiadujemy. I kiedy przejdźmy, najpierw, sobie przez te trzy części, a potem postaram się wyłuskać z tej końcówki takie pewne zamknięcia, takie pewne wnioski, które myślę, że rzeczywiście mogą z nami zostać, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie i kończymy te Dzieje Apostolskie jako pewne podsumowanie dla nas na dziś, co możemy z tego zostawić. A więc po pierwsze, Paweł dociera w końcu do Rzymu. Od 11 do 16 wersetu. Jest to szczęśliwa podróż w końcu po tej, wiecie, wszystkich tych sztormach, po tych wszystkich miejscach, które musiał wbrew sobie odwiedzać. Ląduje bardzo szczę szczęśliwie w 16 wersetie w Rzymie. Wcześniej też jest ciekawa rzecz, że Paweł jest witany przez braci. Najpierw w 13 wersecie czytamy, że w Puteoli przybył do Puteoli, a tam już spotkali braci, którzy go prosili, aby pozostali u nich i został całe 7 dni, czyli prawdopodobnie być może do nabożeństwa. 7 dni, możemy sobie to wyobrazić, przychodzą wszyscy, opowiadają, ta Puteola nie jest daleko od Rzymu, więc już z tej Puteoli jakaś, jakaś wiadomość o apostole Pawle się pojawia, że Paweł tu się pojawia, słuchajcie, Paweł, tak. No i co się dzieje? W 15 wersecie czytamy, że wyszli mu naprzeciw. To jest taka bardzo, myślę, ciekawa, starożytna forma okazywania szacunku. My dzisiaj też czasami tak robimy, jak przychodzi ktoś tam szczególny do domu, no to tam od razu witamy w drzwiach, zapraszamy, a może nawet czasami wcześniej witamy gdzieś tam, nie wiem, jakbyśmy w jakiejś bramie czy coś w tym rodzaju. No oni tutaj naprawdę wyszli daleko, bo forum API to jest 70 kilometrów od Rzymu. To musieli sobie zadać trochę trudu, żeby go przywitać w tym forum API. A potem druga grupa wita go właśnie w Tres Berne, czyli trzech karczmach, 50 km od Rzymu. Także wyobraźcie sobie, że ten Paweł idzie. Najpierw 70 km od Rzymu go pierwsza ekipa wita. Pawle, jak to dobrze, że jesteś, cieszymy się, idziesz do Rzymu. No to idzie z tą całą ekipą i za 20 km następna ekipa. O, Pawle, cieszymy się, jesteś z nami. Swoją drogą to świadczy o tym, że ten zbór w Rzymie już był całkiem sporo rozbudowany, skoro gdzieś tam go te wszystkie grupy witają. Też pewnie nie wszyscy mogli, bo niektórzy musieli pracować. Ale generalnie wyobraźcie sobie tego Pawła, który gdzieś tam po tylu latach, po tylu latach wreszcie się pojawia w tym Rzymie. Myśli sobie, a ciągle jest, ciągle, ciągle jest pod strażą. Ciągle jest pod strażą. Ale, ale, ale popatrz, ale patrz, witają go. Witają jedni bracia, drudzy bracia. I myślę, że to było bardzo zachęcające dla niego, że okej, okay, ja może mam ciężko, ale Królestwo Boże się rozszerza, witają mnie, cieszę się, oni się cieszą i myślę sobie, że to jest czymś bardzo, bardzo szczególnym. Tym bardziej, że jakbyśmy patrzyli do listu do Rzymian, pierwszy rozdział popatrzcie, że on tam naprawdę chciał ich, ich zobaczyć naprawdę chciał się z nimi zobaczyć. Pierwszy rozdział przeczytam może od dziewiątego wersetu. Świadkiem bowiem Listu Rzymian, pierwszy rozdział od dziewiątego wersetu pisze tak. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. Czy on naprawdę do tego Rzymu chciał przyjechać? Tym bardziej, że tam jakbyśmy zerknęli na koniec tego listu do Rzymian, miał to bardzo dużo przyjaciół, i to takich dobrych przyjaciół. Między innymi pryskę i akwilę, ale nie tylko. Czyli to jest taki zbór, który to trochę tak jak dzisiaj, słuchajcie. Jesteście z jakiegoś miejsca w Polsce, ale prędzej czy później wszyscy gdzie lądują? W Warszawie. W Warszawie. I potem sobie myślicie, no muszę do tej Warszawy dojechać, bo tam już tyle tych moich znajomych siedzi w tej Warszawie. No że muszę tam wreszcie ich kiedyś zobaczyć. No muszę ich tam odwiedzić. No i przyjeżdża ktoś do Warszawy, wyobraźcie sobie, i, i, i tych widzi, i tych widzi, i tych widzi, mówi. No jak super. Jak w domu się czuje. No i trochę tak samo z tym apostołem Pawłem. Mówi, tak bardzo chciałem Was wreszcie zobaczyć. No i dojeżdża do tego Rzymu. Zależało mu, dziesiąty werset, zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą do Was przyjść. Pragnę bowiem ujrzeć Was, aby mógł Wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia Was. No, wierzę, że może ich wzmocnić, wierzę, że ich może zachęcić, wierzę, może o Bogu opowiedzieć, wie. Wie, wie, wie co wie. On wie, co wie, ale z drugiej strony popatrzcie, dwunasty werset to znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją. W nim słowy, tak, ja chcę wam dać coś od siebie, ale tak bardzo chcę was zobaczyć, tak bardzo chcę, żebyście i wy mnie zachęcili swoją obecnością, tym, że dalej wierzycie, tym, że trwacie, tym, że widzę Boże działanie w waszym życiu, że te zbory się rozwijają, że się może kłócicie, ale się trzymacie Chrystusa. No jak wiemy, tu się w Rzymie trochę pokłócili, już nie, 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 nie wchodząc do Rzymian. I idzie. I widzi to Boże działanie. Witają go. Myślę, że to jest czymś wspaniałym, czymś dobrym. Czymś, co jest jakąś, myślę, takim, takim potwierdzeniem Bożego działania i w apostole Pawle i wśród nich. Dalej. Paweł idzie. Co, co, co się dzieje, kiedy przychodzi do tego Rzymu? Od 17 do 29 wersetu. W pewnym sensie można powiedzieć, że apostoł Paweł robi to, co zawsze. To znaczy, po prostu najpierw idzie do, do Żydów, a potem do Pogan. Zawsze tak wcześniej robił. Najpierw szedł do Żydów, a potem do pogan. Najpierw zwiastował Żydom Ewangelię, a potem zwiastował poganom. I dokładnie robi to samo. Yy, tak jak powiedziałem, nie wiemy nic o cesarzu, o jego wyroku. Być może po prostu Paweł czekał. Nie jest tak, że tam on, nie wiem, mieli cesarze jakiś urzędowy tryb, że w ciągu trzech miesięcy muszą odpowiedzieć. No nie. To po prostu zależało od, od cesarza. Ktoś mógł pięć lat czekać, dziesięć lat ktoś mógł czekać. To wszystko zależało tak naprawdę od woli cesarskiej. A więc on po prostu siedział i czekał. Siedział i czekał. Natomiast nie siedział i nie czekał biernie, ale siedział i czekał, wierząc jakby w to Boże działanie i podając się temu, co zawsze robił, czyli robił dokładnie to samo, co zawsze, czyli głosił Ewangelię. Najpierw idzie do Żydów. I czytamy tutaj od 17 do 20 wersetu, że wyjaśnia swoje położenie, skąd on się wziął w Rzymie i tłumaczy, tłumaczy całą tą sytuację. Myślę, że tutaj nie musimy tego czytać, bo znamy tą historię. On po prostu streszcza to, co się wydarzyło. Że nie jest winny, że jest Żydem, jest wierny Bogu. No, nie robi niczego takiego, co by zasługiwało na śmierć. Ale mimo wszystko starsi w Jerozolimie mnie wybrali, w taki, a inny sposób potraktowali. Stąd tutaj jestem. I ci Żydzi rzymscy, ta starszyzna, można powiedzieć, jakby 21 werset tłumaczą, że nie otrzymali z Judei żadnych listów w Twojej sprawie. I to też się można zastanawiać, dlaczego. No Może po prostu oni już myśleli, że Paweł zmarł, a może zapomnieli o Pawle. A może po prostu przez tych ileś tam lat, które oni gdzieś tam docierał do tego Rzymu, sprawa dla nich już przestała być tak bardzo paląca. No, ciężko jednoznacznie powiedzieć, dlaczego. Może nie liczyli na to, że aposto Paweł w ogóle kiedykolwiek do tego Rzymu się dostanie. Ci no, no, ciężko tutaj rozstrzygnąć. Natomiast ewidentnie, jakby Paweł nie był już dla Jerozolimy problemem. I 22, 24 werset też jest ciekawa historia. W tym sensie, że oni z jednej strony no nie są do końca przekonani do tego kościoła. Bo patrzcie jak mówi. Gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. 22 drugi werset. Nie wiem, czy ta sekta tutaj jest tak, w Grece tak samo, jak w polskim sekta, tak negatywnie nas, jakby to, 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 to. Myślę, że jest pewne negatywny yy, jakiś niuans znaczeniowy w tym. No ale generalnie oni tak trochę obserwują z boku. No okej, okay, przeciwstawiają się. No ale powiedz nam, Pawle, co ty w zasadzie o tym, o tym myślisz. Paweł na pewno był dla nich autorytetem, bo był człowiekiem wykształconym, czy był człowiekiem uczniem Gamaliela, i tak dalej. O tym wszystkim wiemy, że na pewno byli ciekawi, co im Paweł może opowiedzieć, i jak ich Paweł tutaj przedstawi tą całą historię tej sekty nazirejczyków, Jezusa Chrystusa, o co chodzi, jak to wszystko działa. No więc chcieli się dowiedzieć. I czytamy 23 werset, rzeczywiście zrobili to bardzo solidnie. Bo naznaczyli mu dzień, zeszli się do niego w jego mieszkaniu, no bo musieli, bo on do nich przyjść nie mógł, jeszcze liczniej, czyli przyszło ich trochę więcej, a on mi włuszczał sprawę od rana aż do wieczora, no czyli taki cały dzień na, można powiedzieć, na teologię, tak? musiał zacząć od czegoś, opowiadali, potem oni zaczęli tam, no ale czemu tak, a czemu siak, więc składał świadectwo o Królestwie Bożym, przekonywał ich o Jezusie, ale w oparciu o zakon Mojżesza i o proroków. Czyli zwróćcie uwagę, że i pewnie była historia Jezusa, to co się wydarzyło, ale były też wszystkie kwestie teologiczne, a co z tym proroctwem, a co z tym, a jak to, a jak to, a jak to, czy jak, no, tak sobie trochę pomyślałem, że chciałbym być wtedy, w tamtym czasie. Myślę, że to byłoby bardzo pouczające posłuchać apostała Pawła, jak on to robił. I Pewnie byśmy się wiele nauczyli, no ale nie, nie było nas. I nic więcej nie jest. Możemy tylko przeczytać sobie w tym 23 wersecie, że faktycznie tak się działo. Yy. Natomiast myślę sobie, że jedna rzecz, której możemy się od nich nauczyć, to że byli naprawdę bardzo poważni w tym. Byli naprawdę bardzo poważni. tak sobie czasami myślę, że, że my często nie jesteśmy tak bardzo poważni. Że to są poważne rzeczy. No mówimy o życiu wiecznym, czy nie. Mówimy o zbawieniu. Mówimy o, o Zbawicielu. Yy. No mówimy o podstawowych rzeczach w życiu tak naprawdę, ale gdzieś czasami mam wrażenie, i oczywiście no to można wytłumaczyć, że rzeczy pilne wypierają rzeczy ważne, no to, to, to wszystko jakby wiemy, ale, ale myślę sobie, że, że gdzieś takie czasami chyba jest taki moment w życiu, albo powinien przynajmniej w naszym życiu być taki moment, kiedy naprawdę poważnie sobie pewne pytania zadamy i sobie poważnie na nie spróbujemy odpowiedzieć, czy, czytając coś, słuchając czegoś. Żeby to nie było tak, że wiecie, tam przy okazji, no dobra, no to tam, no to okej, okay, to tam coś tam. Chodzę do, tam do kościoła przy okazji, myślę o pewnych sprawach przy okazji, ale to są poważne rzeczy. To są poważne rzeczy. Myślę sobie, że te poważne rzeczy powinny w naszym życiu też poważnie zostać potraktowane. I myślę sobie, że ten ich przykład tutaj, że oni naprawdę poważnie, abstrahując od tego, że jedni uwierzyli, drudzy nie uwierzyli, ale poważnie do tego podeszli i cały dzień na to poświęcili. I 24 werset mówi, jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Znowu, tak jak wszędzie. Zawsze tak było za apostołem Pawłem. Zawsze tak było. On wiedział, że wszystkich nie przekona. Ale zawsze robił to, co należało. Zawsze składał świadectwo, zawsze tłumaczył, zawsze opowiadał, zawsze siał, zawsze, zawsze wyjaśniał. I jakby pozostawiał człowieka, no ty teraz musisz zrobić to, co, co musisz zrobić. Musisz sam sobie rozstrzygnąć te, te, te kwestie. Za nikogo się nie da nawrócić i z nikogo też nie, nie przekonamy na siłę, bo z tego nic dobrego nie wynika. I 25 werset czytamy. Nie mogąc dojść ze sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić. Możemy sobie to wyobrazić: jedni gadają, drudzy tam się kłócą, trzeci się zbiera, zbiera kanapki idzie do domu. I generalnie tak to wszystko wychodzi, i gdzieś w tym wszystkim Paweł mówi do nich. Tak, tak na, roz, na rozchodnego. Podsumowując całą sytuację mówi: "Dobrze, Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza i dosyć twarde są te słowa, o których tutaj apostoł Paweł mówi. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli." No to, to takie trochę prorocze słowa, powiedzmy sobie uczciwie. To nie było takie wiecie, takie, takie miłe, na rozejście się słowa, być może być może tam dużo jakiejś niechęci, niewiary widział. No ciężko mnie jest powiedzieć, jak on to duszpastersko rozeznał, ale jakoś to rozeznał. Ten tę sytuację, i, i tam tak dosyć ostro nim na koniec przygaduje. I mówi: Będziecie stale słuchać, dobrze, Duch Święty powiedział. Będziecie stale słuchać, ale co? Nie będziecie rozumieli. Będziecie cały czas patrzeć, ale co? Ale nie ujrzycie. Otępiało serce tego ludu, czyli was, kochani, tak taki mówi. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swoje przemrużyli, żeby nie widzieli. Uszami nie słyszeli i żeby się nie nawrócili. Twarde, twarde słowa, ale dlaczego takie? Ja Pomyślałam sobie, że bardzo podobna sytuacja jest w Ewangelii Łukasza w XIV rozdziale, od 15 do 24 wersetu, gdzie mamy tą przypowieść o królu, który zaprasza na ucztę. Królu, który zaprasza na ucztę, zaprasza z wszystkich swoich bliskich, z znajomych, z poddanych. No jeden mówi, ty słuchaj, no nie, nie imie za wymówionego, no ale właśnie robię to i tamto. A drugi mówi, no a ja to wiesz, co, no, żenie się, a ja to wiesz, no mam taki biznes do zrobienia, no nie imie za wymówionego. I każdy znalazł dobry powód, żeby temu królowi odmówić. I wtedy ten król mówi do swoich sług: idźcie na rogatki, idźcie na rozstaje dróg, zapraszajcie wszystkich. Oczywiście to można zinterpretować w kontekście ewangelizacji, to można zinterpretować w kontekście też naszym dzisiaj, że ludzie tam nie chcą odpowiadać, ale to jest znak proroczy przeciwko Izraelowi, który miał wszystko podane na tacy, i co zrobił? I zlekceważył. I zlekceważył. I dokładnie to, to, to im tutaj mówi, tylko że słowami Izajasza mówi im apostoł Paweł: mówi, macie wszystko. Macie wszystko. Mesjasz przychodzi do Was. I co robicie? Zamykacie oczy, żeby nie widzieć, zamykacie uszy, żeby nie słyszeć, zamykacie serca, żeby nie rozumieć, żebyście się nie nawrócili, że ja, ja was nie uleczył. Myślę sobie, że to jest paradoks. Paradoks królestwa, że to nie jest tak, że ci, którzy są blisko, zawsze są blisko. Często ci, którzy są blisko, stają się tymi, którzy są najbardziej daleko. A jednocześnie, popatrzcie, to na samym początku widać. Jak w Ewangelii Mateusza, jak się Pan Jezus rodzi. Ci, którzy są blisko, czyli Herod, uczeni w piśmie, stają się tymi, którzy są najbardziej wrodzy. A ci, którzy są, można powiedzieć, jakimiś dziwnymi oszołomami, jakimiś magami ze wschodu, przychodzą i stają się bliscy. I myślę sobie, że to jest, to jest, to jest, to jest pewnym paradoksem Królestwa Bożego, że tak się właśnie bardzo często dzieje. No i 28 werset apostoł Paweł mówi... Niechże więc Wam będzie wiadome, że do Pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Nie jest tak, że Bóg Was lekceważy. Nie. Bóg Was nie lekceważy. Ale skoro Wy to wszystko odrzucacie, skoro Wy to wszystko. Wy sami się wydziedziczacie, można powiedzieć, duchowo, z Waszego dziedzictwa, dziedzictwa no to w tym momencie po prostu ja chcę Wam powiedzieć, że to nie oznacza, że jestem zamknięty na, na całą resztę. Nie. Ja po prostu jestem w stanie zrobić coś, co Wam się w głowach nie mieści, ale to zrobię. Ale to zrobię. I Królestwo Boże otworzę do wszystkich tych pogan, którymi wygardzicie, do wszystkich tych ludzi, którzy są naprawdę w głębokim pogaństwie, zanurzeni w jakichś czarach, w, jakich, w jakichś dziwnych miejscach, ale ja sobie ich przyprowadzę. Ale ja sobie ich przyprowadzę. I powiem właśnie, tak trochę patrząc na tą na Afrykę, Bóg sobie przyprowadza. I trochę patrząc na dzisiejszą Europę, która jest tak już rozleniwiona, rozpieszczona, rozbłogosławiona. Czy Bóg nie może zmienić historii? Może. Przez za 200 lat nie może życie świata bić w Afryce, albo w Ameryce Południowej, albo w Azji. No, na Ukrainie też może. Jeszcze, jeszcze dużo rzeczy się może wydarzyć. Ale chodzi mi o to, że to jest takie trochę, wiecie, mam wrażenie, że to jest takie trochę takie trochę zarozumiałe. Że no, my już musimy tak mieć, jak mamy. No, no, no niekoniecznie. Ostatecznie to, co mamy, mamy dzięki Bogu. To, co mamy, mamy dzięki Bogu. I, i, I pamiętajmy o tym, że On zmienia czasy. W Jego ręku jest ziemia i czas, tak jak żeśmy dzisiaj śpiewali. I, i, i tyle. Wszystko się może odmienić. I dwudziesty ósmy werset kończy się takim proroctwem. Oni też co będą robić? Słuchać będą. I ja o tym sobie za chwilę, jeszcze za chwilę powiem. Oni słuchać będą. Oni słuchać będą. Izajasz o was powiedział, a oni słuchać będą. Oni słuchać będą. I potem trzydziesty, trzydziesty pierwszy werset mówi, że dwa lata pozostał wynajętym przez siebie mieszkaniu przyjmował wszystkich którzy do niego przychodzili i robił dalej dokładnie to samo co mógł robić cały czas głosząc królestwo Boże nauczając o Panu Jezusie śmiało i bez przeszkód podsumowując z czym zostajemy po zakończeniu dziejów apostolskich jakie jest przesłanie dziejów dla ciebie i dla mnie po pierwsze zostajemy z niedokończoną historią kościoła Dlaczego ta historia jest niedokończona? Bo co kończy historię Kościoła ostatecznie? Powrót pana Jezusa w Chrystusa i ciągle jesteśmy w tej niedokończonej historii Kościoła. Dopóki pan Jezus nie wróci, to po prostu cały czas ta historia jest niedokończona. I my cały czas mamy robić to, co robił apostoł Paweł, oczekując na swój koniec. I. Paweł dotarł do Rzymu, ale nie odwołał się jeszcze do cesarza. Chrystus spełnił swoją obietnicę, 23 rozdział 11. że będziesz, yy, musisz świadczyć o mnie w Rzymie. Ale duch święty aposto apostoła Pawła prowadzi, ale nie wiemy, jak jego życie się zakończy. No bo nie wiemy. Jeszcze nie wiemy. To wszystko jest jeszcze przed nami. Yy, a więc historia trwa. Nie ma jakiegoś wydarzenia, które domykałoby dzieje apostolskie. Które zamyka zamykałoby tą historię, która jest opowiedziana w dziejach apostolskich. Jest taki ruch misyjny, nazywa się Dzieje 29. I myślę, że to jest bardzo fajna, taka symboliczna nazwa. Bo ile ma rozdziałów dzieje apostolskie? 28. A oni jakby dopisują te dzieje apostolskie. Dzieje 29. No może tak literalnie to już by nie było 29, ale 1343 na przykład. Albo 2739. Nie wiem. Ale generalnie popatrzcie, że w pewnym sensie te dzieje apostolskie cały czas trwają. Te dzieje apostolskie cały czas trwają. Yy, to jest nasza historia. To, co się rozpoczęło przez dzieje apostolskie jest naszą historią. I na odwrót. historia dziejów Nasza historia to historia dziejów apostolskich. Bo, nawet, bo te dzieje apostolskie się jeszcze nie, nie zakończyły. Apostołów może nie ma, ale Kościół przecież cały czas jest. Kościół cały czas jest, i cały czas ma być, i cały czas będzie, aż do powrotu Pana Jezusa Chrystusa. A więc jakby celowo te dzieje apostolskie się nie kończą. Ta historia trwa, aż powróci Pan Jezus. Jak postrzegasz swoje życie. Jak postrzegasz nasz zbór, wspólnotę radość, w radości. Myślę sobie, że fajnie jest na to właśnie w taki sposób spojrzeć, że my cały czas kontynuujemy tą historię z dziejów apostolskich. Pewnie, że tam się musiało mnóstwo rzeczy wydarzyć pomiędzy. Pomiędzy tymi dziejami apostolskimi, a tym, że 25 lat temu, jak, tak pira za oko, nie? Magda, jak to tam było? Już nie pamiętam, kto tutaj zakładał. Dan. Kto założył, pamiętasz? No Pan Bóg. A przez kogo? A właśnie, a których pamiętasz? No? Gustaw. No właśnie, popatrzcie, czyli... Stało się, że wybudowany został ośrodek na miejscu starej willi, pojawił się rektor Gustaw Cieślar, i gdzieś ta nasza historia się rozpoczęła. Ale wyobraźmy sobie tę historię w takiej perspektywie, że daleko, daleko, daleko ona się gdzie rozpoczęła? No, tam gdzie się dzieje apostolskie rozpoczęły. I to rzeczywiście cały czas jest nasza historia. Może nie opisana w taki sposób jak dzieje apostolskie, ale to jest nasza historia. Ona się rozpoczęła od pięćdziesiątnicy. Z wszystkimi perypetiami, z wszystkimi problemami, które tam po drodze się wszystkie jakieś działy. To jest nasza historia. To jest twoja i moja historia. A więc po drugie, ku zachęcie, dopisujmy kolejny rozdział do dziejów apostolskich. Oczywiście nieliteralnie, bo to jest Słowo Boże, ale wiecie o co mi chodzi. Dopisujmy kolejny rozdział do tej historii, która się właśnie w dziejach apostolskich rozpoczęła. Yy, I tak jest. I niech, niech, niech to będzie taką naszą satysfakcją, że możemy tą kolejną, kolejny rozdział dopisać. Że To jest cały czas ta sama historia, Boża historia, która się w tych dziejach apostolskich rozpoczęła. Po trzecie, pamiętaj, że słuchać będą. Będą słuchać, czy nie będą. Werset 28. Będą słuchać. Słuchać będą. I myślę sobie, że to jest taka dosyć ważna. Oczywiście nie zawsze słuchają tak samo. Nie zawsze to jest tak samo, wiecie, od razu, że wszyscy się nawracają tłumnie. No pewnie, że nie zawsze tłumnie się nawracają, ale słuchać będą. Miejmy taką nadzieję, miejmy taką perspektywę na to, że jesteśmy po coś. Nasze życie jest po coś i, i że będą słuchać. Będą nawrócenia, będzie Bóg przydawał kolejnych ludzi yy, i tyle. I jakby nie, nie miejmy takiego podejścia, o strasznie. No może jest strasznie czasem, no czasem Szczepana zabiją, ale jak zabiją Szczepana, to co? to przez to rozproszenie, które się pojawiło po drodze, Bóg używał go, czy nie używał? Używał go. Używał go. Także będą słuchać. Nie, nie miejmy takiego, takiej perspektywy zniechęcenia, braku nadziei. Nie miejmy takiej perspektywy, że jest strasznie. Nawet jak jest strasznie, to i tak słuchać będą. Już mam nie raz opowiadałem o moim koledze, który zresztą do mnie niedawno zadzwonił z Liberii i zapytał się, co tam słuchać w Polsce. Powiedziałem, że fajnie. Który 10 lat uciekał w trakcie wojny domowej po buszu. Głównie się trudni uciekaniem, ale na końcu mi powiedział, a w międzyczasie założyłem osiem zborów. Więc tak to czasem jest, że się ucieka przez burz i osiem zborów zakłada. Bo słuchać będą. Nie kłopoczmy się, nie martwmy, ale wierzmy, że właśnie, że będą słuchać. Chociaż 29 werset mówi, że jakieś tam spory będą wieść, nie wszyscy będą odpowiadać tak, jakbyśmy chcieli. 31 werset. Głoś, Królestwo Boże. Apostol Paweł głosił królestwo Boże. Co to znaczy głosić królestwo Boże? Nie będę może jakiś super tutaj egzegezy długiej przeprowadzał, ale królestwo Boże to jest po prostu struktura poddania Jezusowi Chrystusowi. Popatrzcie, że bardzo często tak jest, że ludzie mają dosyć tej oficjalnej struktury, tej świeckiej struktury, tej cywilnej struktury. Ona jest nie do zniesienia. Tak jak w czasie komunizmu była nie do zniesienia. Ludzie gdzieś uciekali, no ale gdzie oni mogli uciec? No właśnie do Królestwa Bożego mogli uciec. Właśnie do tej rzeczywistości, która jest równoległa, która jest prawdziwa. Ona nie musi być oficjalna, Ona musi czasami, może czasami jest ukryta, bo to jest Kościół prześladowany. Ale jest prawdziwa. Jest prawdziwa, bo, bo Królestwo Boże jest prawdziwe, bo poddanie Jezusowi Chrystusowi jest prawdziwe, bo wiara jest prawdziwa, bo Pan jest prawdziwy, bo Duch Święty jest prawdziwy, bo nadzieja jest prawdziwa. Bo Kościół jest prawdziwy. Zobaczcie, jakie to jest błogosławione, że niezależnie od tego, co się będzie działo: czy będzie wojna, czy nie będzie, czy będzie totalitaryzm w Europie, czy nie będzie. Wszyscy byśmy chcieli, żeby nie było, ale czy będzie, czy nie będzie, jest Królestwo Boże. Jest Królestwo Boże. Możemy do niego należeć, możemy się w nim odnaleźć, możemy w nim odnaleźć miłość, nadzieję, wiarę, pociechę, napomnienie. To wszystko jest do odnalezienia w Królestwie Bożym. I to jest dobre, że coś takiego jest na świecie. Niezależnie od tego, przez co świat przechodzi, co by się nie działo. To Królestwo Boże po prostu jest. I możemy o tym mówić. Możemy o tym mówić. Słuchaj, jest, jest taka przestrzeń. Jest taka przestrzeń, gdzie możesz, możesz zaufać Bogu. Możesz odnaleźć w Nim wartości, niezależnie od tego, co ludzie mowią, mówią wokół ciebie. Możesz się że tak powiem, wyłączyć od tych wszystkich rzeczy, którą ci gdzieś tam pakują przez, przez media. Żeby przestać tymi głupotami żyć. I po prostu żyć, żyć Bogiem. Odetchnąć sobie. Odświeżyć się. Pomodlić się. Królestwo Boże jest. Jest i mamy się modlić. Przyjdź królestwo Twoje. I mam nadzieję, że się modlimy. Żeby rzeczywiście to królestwo Boże i w nas przychodziło i przez nas przychodziło do innych ludzi. I to królestwo Boże... Możemy głosić, tak jak apostoł Paweł głosił. To jest zawsze dobra nowina dla ludzi. Królestwo Boże jest zawsze dobrą nowiną. Bo jest dobre. Bo jest po prostu dobre. A druga rzecz, tłumacz kim jest Jezus Chrystus. Werset 31. Głosząc Królestwo Boże, nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmie. No, śmiało to za chwilę jeszcze powiem. No Królestwo Boże nie jest niczym innym i nie ma go nigdzie indziej jak w Jezusie Chrystusie. Ostatnio ktoś mi tam podesłał taki filmik, że jest gdzieś tam w jakimś Abu Dhabi czy gdzieś tam w jakiejś pustyni. Jakiś szejk sobie wymyślił taki, taką świątynię trzech wszystkich religii. I że niby muzułmanie, Żydzi, chrześcijanie mają teraz wszyscy razem się prawda, radośnie... W pląsaniu połączyć w tej pięknej świątyni, którą wybudował. Co ciekawe, papież Franciszek podpisał podobno jakiś, z jakimś szejkiem, który tam jest, jakieś porozumienie, że właśnie mamy teraz być razem i w ogóle nie wiem, na ile to jest prawda, no, ale nie zdziwiłbym się, tak bym no, podsumował. Yy. I zawsze tak było i zawsze tak będzie, że będzie próba. Wyłączenia z Królestwa Jezu Bożego Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo Jezus jest bardzo konkretny. Bo Jezus jest bardzo konkretny, bo wiara w Jezusa Chrystusa jest konkretna, Bo Jego śmierć jest konkretna, Bo Jego zmartwychwstanie jest konkretne. I zawsze będzie taka próba stworzenia takiej religii ogólnej, mętnej, niewyraźnej i łączącej wszystkich, ale broń Boże, broń Boże, wejść coś takiego. I popatrzcie, że tu jest tu powiedziane: no, nie ma czegoś takiego. Gdyby apostoł Paweł chciał coś takiego zrobić, to powiedział: no nie musimy, no bo jakoś się dogadajmy, y, bracia Żydzi. No, Jezus po prostu dla nas jest Mesjaszem, a dla was nie jest. Ok? Jest w porządku? No, ale nie widzimy, żeby apostoł Paweł był, kim, był kimś takim. Zamiast tego im mówi: dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych, że nie, nie słuchacie. Zupełnie inne wyzwanie. I myślę sobie, że zawsze jest taka pokusa przed chrześcijanami i przed kościołem, żeby jakoś tego Jezusa ominąć, bo On, jest, bo on uwiera. Czy to muzułman uwiera, czy to, czy to, czy to właśnie judaizm uwiera, ale, ale nie. Mamy nauczać o Panu Jezusie Chrystusie. To jest, to jest sedno. Nie ma Królestwa Bożego bez Syna Bożego. Po prostu nie ma. I tyle. I musimy się tego trzymać. I w końcu. Yy, przyjmuj wszystkich, którzy przychodzą. Werset 30. Pozostał przez całe dwa lata wynajętym przez siebie mieszkaniu i kogo przyjmował? Wszystkich, którzy do Niego przychodzili. Czasami mamy takie tendencje, ktoś tak kiedyś to powiedział, że no kościół byłby fajny, ale tyle ludzi przychodzi z problemami do Kościoła. I to tak wiecie, to tak, no, takie zniechęcające jest. I sobie myślę, no to tak ktoś kiedyś też powiedział, że jak trafisz na idealny zbór, to nie przychodź do niego, bo już przestanie być idealny. Bo wniesiesz do niego swoje własne problemy. Yy. I rzeczywiście czasami tak jest, że ten Kościół może się wydawać taki trudny, że no, ktoś tam mnie nie lubi, ktoś tam mi coś złego powiedział, ktoś tam może nie, nie potraktował mnie tak, jakbym chciał, czy chciała, żeby mnie potraktował. Albo może kazanie nie takie, albo może modlitwy za krótkie. Albo może szkółki nie ma, wiecie, no dużo, bardzo dużo rzeczy możemy powiedzieć, i to zupełnie prawdziwych, żebyśmy sobie tutaj teraz nie udawali, że, że nieprawdziwych, prawdziwych. Ale ostatecznie myślę sobie, że czy nie jest to piękne, że właśnie Kościół jest takim miejscem, gdzie Bóg przyjmuje wszystkich, którzy do niego przychodzą? A jakby tak Bóg Cię zaczął punktować? I akurat byś się nie, 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 jakby nie znalazł w tej jego weryfikacji. Czy nie jest to piękne i dobre i pełne łaski, że Bóg przyjmuje wszystkich, którzy do niego przychodzą, pod warunkiem wiary w Jezusa Chrystusa oczywiście. Wszystkich grzeszników, i ciebie, i mnie. To jest wyzwanie, to nie jest proste. Kościół nie, nie jest prosty, bo trzeba sobie jakoś radzić, trzeba sobie jakoś porządkować to życie. Pewne czasami trudne decyzje trzeba podejmować, ale czy to nie jest wspaniałe i błogosławione, że wszyscy, którzy przychodzą, Bóg przyjmuje? Myślę, że to jest czymś dobrym i niech tak pozostanie, żebyśmy nigdy nie byli takim kościołem, który będzie nierzeczliwy, który będzie jakoś, nie wiem, komuś coś utrudniał. I w końcu yy, pamiętaj w czym uczestniczysz. To jest moja przedostatnia taka myśl. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset. Byli świadkami. Bądźcie mi świadkami. Cały czas apostoł Paweł jest świadkiem. Popatrzcie, nie jest mu prosto, nie jest mu, nie jest mu łatwo, ciągle w takim zawieszeniu jest, ale cały czas jest świadkiem. Tak sobie myślę, że może ty jesteś w podobnym miejscu, może gdzieś jesteś w takim zawieszeniu. Chciałbyś, czy chciałbyś, żeby pewne rzeczy się wyjaśniły, żeby się już rozstrzygnęły i tak nie możesz usiedzieć. No i tak chodzisz do kościoła, ale do końca, do końca nie czujesz się, tak, tak wiecie, tak, że nie można odsapnąć. No może nie można odsapnąć, ale można być świadkiem można być świadkiem Jezusa Chrystusa, pomimo tego, że pewne rzeczy nam nie wychodzą, że ciągle jakby nie ma tego rozstrzygnięcia. Może całe życie nie będzie rozstrzygnięcia pewnych rzeczy, ale zawsze można być świadkiem. Pamiętaj, w czym uczestniczysz. Czy nie ma Boga w tych dwóch latach, kiedy apostoł Paweł tutaj siedzi i, i czeka? I ciągle jest więźniem, chociaż przychodzą do niego. Jest Bóg. Jest Bóg. Chociaż może nie jest to tak, jakby chciał. Chociaż może nie jest to tak, jak sobie wyobraził w swoich marzeniach. A więc pamiętajmy, po co istniejemy. Jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa, gdzie, gdzie byśmy nie byli, przez co byśmy nie przechodzili i zawsze nimi możemy być. I zawsze nimi możemy być, i tego nam nikt nie jest w stanie odebrać. I w końcu ostatnia myśl moja na dziś. Nie bój się. Werset 31. Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie, śmiało. Śmiało. Odwaga nie polega na tym, że się nie boję w ogóle, ale odwaga polega na tym, że nie dam się jakby zdominować temu lękowi. Że potrafię przezwyciężyć ten lęk, że potrafię zadziałać w taki sposób, że, no, że przekraczam przekraczam to i, i, i myślę w nowy sposób, nie? a nie tylko jakby właśnie w takiej perspektywie tego, że, że coś tam się może wydarzyć. Okej, okay, ale ja, ale ja, ale ja sz, sz, spojrzę szerzej. Co jeszcze się może wydarzyć? Poza tym, co, czego się boję. Na co jeszcze mogę liczyć? O co jeszcze się mogę pomodlić? Poza tym, co się, czego się boję? Co jeszcze mogę zrobić? Boże, co ty mnie jeszcze, gdzie Ty jeszcze możesz mnie pokierować? Poza tym, czego się boję. Do bo tego prawdopodobnie nie jesteś w stanie zlikwidować, że się pewnych rzeczy boisz w życiu. Ja też się pewnych rzeczy boję w życiu. Myślę, że większość z nas się pewnych rzeczy boi w życiu. Ale możemy wybrać, właśnie Panie Boże, ale Ty mnie poprowadź, Ty mnie, ty mnie pokieruj. Niezależnie od tych rzeczy, które się boję, bo się ich boję. A więc niech nas raczej prowadzi obecność Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas do dobra. I chciałem też powiedzieć, że to nie było opostała Pawła takie oczywiste i proste. widzicie do Efezjan 6 rozdział, On prosi o modlitwę i myślę, że może tak samo musi być w Twoim życiu, że musisz prosić o modlitwę, albo Ty się więcej modlić o to, żeby właśnie tak nie było. Ale, ale myślę, że doświadczał uwolnienia i doświadczał tego, że właśnie może podejmować decyzję bez lęku. Śmiało, śmiało zwiastować Ewangelię, bo tak to czynić powinien, tak mówiliście do Rzymian, 6 rozdział, 20 werset, 6 rozdział 20 werset, aby mógł ją z odwagą zwiastować, jak to czynić powinienem. Podsumowując, dzieje apostolskie nie są dokończone, ludzie słuchają, nie mamy być świadkami, nie bójmy się, Yy, będą może jakieś problemy, będą ludzie, którym się to nie będzie podobać, ale, ale będą też ci, którzy słuchać będą. Yy, cieszmy się z tego, że historia Boża cały czas trwa. Amen. Postanie.